Poppy Playtime. W ostatnim czasie mnóstwo z was pisało do mnie, abym nagrał film na ten temat i być może wjechał z jakąś teorią na temat tego, co mogliśmy zobaczyć w trakcie pierwszego rozdziału tej historii. Zatem ogarnąłem grę i stwierdziłem, że hej, to naprawdę fajny nowy horrorek i ciekawie byłoby nagrać coś na ten temat. Zatem cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym co nieco poteoretyzujemy na temat wszystkich wydarzeń, które mogliśmy obserwować na przestrzeni pierwszego rozdziału Poppy Playtime, a oj, jest o czym gadać. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy ten materiał, strzel pod nim kciuka w górę, aby mógł się on gdzieś tam dalej ciekawie pozycjonować. Powiedzmy, że jeżeli ten materiał zbierze sobie 2500 kciuków w górę, to na kanale będą pojawiać się inne materiały w przyszłości na temat właśnie Poppy Playtime, być może jakiś materiał na temat chapteru drugiego czy coś. A także koniecznie zostaw suba na kanale wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 70% widzów mnie nie subskrybuje, a to naprawdę bardzo, bardzo źle. Zatem come on, zmieńmy tę statystykę i wszyscy będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi. Tymczasem moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść teorii na temat wydarzeń zaprezentowanych w Poppy Playtime. Poppy Playtime wraz ze swoją premierą przypadającą na 12 października bieżącego roku wjechała z buta na kanały wszelkich let's playerów na YouTube. I wzorem Hello Neighbor, FNAF-a czy Bendy and the Ink Machine z miejsca stała się głównym tematem wśród społeczności graczy gier indie. I co interesujące, odhacza wszystkie punkty typowego horroru indyka. Bowiem mamy tutaj prostą, niezobowiązującą rozgrywkę polegającą na uciekaniu, chodzeniu, uciekaniu i umieraniu. No i między tym jeszcze jakieś minimalne zagadki logiczne. Przerażające wersje bohaterów dzieciństwa, czy niepokojące incydenty mające miejsce w latach 60., 80. i tak dalej. Wszystko na swoim miejscu, nawet Bendy tu jest, tylko że niebieski. Jednak żeby w pełni zrozumieć ten żyjący organizm przypominający potwora Frankensteina, powinniśmy się w niego zagłębić i odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę zaszło na przestrzeni pierwszego rozdziału tej gry. Pierwszy rozdział tej historii o podtytule Tarapaty już na samym początku mówi nam, iż wcielamy się w byłego pracownika Playtime CEO, który w końcu wraca do fabryki po wielu latach, po tym jak wszyscy w jej wnętrzu tajemniczo zniknęli. Rozpoczynając tę piękną przygodę, dotrzymujemy kolejną kartkę papieru, która ponownie informuje nas o kolejnym interesującym fakcie z tego świata. Bowiem wedle tej kartki, pracownicy, którzy zniknęli w fabryce 10 lat temu, tak naprawdę nigdy jej nie opuścili. Cały czas są wewnątrz. Tuż obok kartki znajduje się stara kaseta VHS, której zawartość prezentuje nam tytułową postać, niejaką laleczkę Poppy. Hucznie nazwaną pierwszą inteligentną lalką na świecie, o kręconych włosach, ogromnych ludzkich oczach, a także tym czymś szczególnym, co powinno kreować ją na prawdziwą przyjaciółkę każdej dziewczynki albo syntetyczne dziecko każdego z rodziców. Następnie po zakończeniu się tego wspaniałego intra lądujemy w fabryce. Czas więc rozpocząć zwiedzanie. Naszym wspaniałym przewodnikiem będzie ten oto niebieski stworek, niejaki Huggy Wuggy, czyli ten milusiński typek, którego za chwilę poznasz z bliska, kiedy będzie próbował cię skonsumować. A. Ojej. Na nieszczęście dla niego po dłuższej ucieczce w końcu będziecie musieli się pożegnać w chwili, gdy zrzucasz naszego milusińskiego Huggy'ego Wuggy'ego w przepaść. Bardzo, bardzo nisko. I do tego jeszcze sobie wrócimy, bo to naprawdę ważny fakt. Następnie błądzisz chwilę w poszukiwaniu lepszych rzeczy do roboty, po czym trafiasz tutaj. Następnie ciekawość pcha cię trochę dalej i wówczas widzisz drzwi do najprawdziwszego czerwonego pokoju, w którym nie znajduje się to, czego się spodziewałeś. Znajduje się tam mianowicie lalka, którą widziałeś na początku. Stęsknili ci się, prawda? Niejaka Poppy. I wówczas jak ostatni idiota otwierasz drzwi i wtedy okazuje się, że lalka żyje i otwiera oczy. Rozdział pierwszy dobiega końca, mówił do was Mondar, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, do zobaczenia wkrótce, cześć. No nie, siłą rzeczy mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy do przeanalizowania, zatem teraz zmieńmy trochę klimat na nieco cięższy i mroczniejszy i wgryźmy się w ten bardzo specyficzny rodzaj horroru. O naprawdę niecodziennej historii. Pierwsza, chyba najważniejsza dla tego konkretnego rozdziału kwestia, czyli Huggy
Łagi. Gość, który przez cały czas próbuje nas konsumować i spotykasz go siłą rzeczy tutaj najwięcej, lecz jaka historia kryje się za jego plecami i dlaczego stał się tym, czym jest tutaj? Bo z pewnością na początku swojej drogi wyglądał zupełnie inaczej. Został stworzony przez Playtime CEO z myślą o dzieciach i prędko zabawka ta stała się najbardziej udanym produktem firmy. Powstała w roku 1984. I oczywiście jesteśmy tutaj w przerażającym horrorze, więc siłą rzeczy nie mogła ta postać pozostać zabawką przez tak długi czas. A co za tym przemawia? Otóż pewien eksperyment. Za każdym pojedynczym razem, kiedy jesteśmy zabijani przez Hagiego, otrzymujemy death screen, który charakteryzował będzie się odmiennym tekstem. O treści typu nie wpuść ich do środka, to jeszcze nie twój czas, czy eksperyment 1006. I tak, brawo, zgadliście. Hagi Wagi i eksperyment 1006 to jedna i ta sama jednostka. Dodatkowo w parze z tekstem eksperyment 1006 idzie: czy on nie jest cudowny? Czy to nie brzmi jak jakiś tekst szalonego naukowca mówiącego o swoim przerażającym eksperymencie, przerażającym monstrum, które właśnie stworzył w kontekście, no sami wiecie, brutalnego zastosowania. I przez kilka najbliższych akapitów chciałbym bardzo mocno sugerować się tym, o czym MatPat wspomniał w swoim materiale, gdyż myślę, że teoria, którą on wykreował na potrzeby swojego materiału, jest tak dobra, że jakiekolwiek teoretyzowanie z mojej strony raczej nie miałoby w tym momencie sensu, gdyż jego słowa są kompletne. Zatem wzorem wytyczonym przez naszego mistrza przejdźmy do kilku kaset VHS, które jesteśmy w stanie znaleźć na przestrzeni gry, a zacznijmy od tej znanej jako nieznana. Final log in relation experiment 1006. Prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Jesteśmy tutaj z łatwością w stanie założyć, iż miejsce miał pewien eksperyment, w którym narodził się właśnie Hagi Wagi, czy też eksperyment 1006, prototyp, lecz coś oczywiście poszło nie tak, doszło do przerażającego incydentu, wskutek którego w fabryce doszło do niewyobrażalnych strat. Kolejna poszlaka, o której mówi MatPat, pochodzi ze zwiastuna gry, a dokładniej z pewnych napisów, które są w nim zawarte, które zdają się być elementami swoistych tajnych plików Playtime Co. Twórcy udało się je niejako rozszyfrować, a oto do czego doszedł. Eksperyment 1006. Prototyp. Wydaje się być użyteczny jako doskonały przykład typu naczynia, które próbujemy stworzyć. Mimo, że jego przewód pokarmowy jest prawidłowo okablowany, prototyp nie ma potrzeby odżywiania się, w przeciwieństwie do pozostałych. Wszystkie inne eksperymenty mogą przetrwać tylko wtedy, gdy utrzymują się na znacznie większych porcjach. Wow. Grubo. To prowadzi nas do bardzo prostego wniosku. Hagi posiada swój własny układ trawienny, tak samo jak inni. Inne pozostałe prototypy, ale o nich trochę później. To także może być ostatecznym argumentem podtrzymującym fakt, iż Hagi to prawdziwa, żyjąca istota. I być może nie posiada tylko i wyłącznie układu trawiennego, a także inne narządy wewnętrzne. Co więcej, skoro o układzie trawiennym mowa, tekst wręcz na tacy pokazuje nam, iż Hagi nie musi polować, by przeżyć. Nie musi stale konsumować jedzenia, zatem MatPat podał tezę, iż Hagi może atakować, zabijać tylko i wyłącznie dla zabawy i patrząc na to, ma to całkiem sporo sensu. A skoro już wcześniej wspomniałem o tym, iż Hagi to organiczny, prawdziwy, żyjący organizm, to rzućcie tylko okiem na moment, w którym spada on w przepaść. Po drodze uderza w dwie rury i na nich pozostawia swoją krew. I to jest już ostateczny dowód na to, iż Hagi jest żyjącym organizmem, a nie na przykład animatronem czy coś. To żyjąca postać z prawdziwymi organami wewnętrznymi, prawdopodobnie mięśniami, kośćmi i całą resztą. Niemniej, skoro jesteśmy jeszcze w temacie eksperymentów,
to nie dziwi was czasem, iż Hagi jest nazywany eksperymentem 1006? Co z pozostałymi eksperymentami? Może nie tyle co od 1000 do 1006, ale z pozostałym poprzednim 1000, oczywiście, o ile było ich aż tyle, a mi wydaje się, iż jeżeli koncert ten istnieje od wielu dekad, to z pewnością eksperymentów musiało być wiele, wiele więcej niż tylko, załóżmy, 6 czy coś. Z pewnością część pozostałych eksperymentów spotkamy na przestrzeni kolejnych rozdziałów. Zatem czego możemy się spodziewać? Myślę, że znacznie bardziej zacieklejszego wyzwania. Hagi został określony prototypem, lecz nie ze względu na to, iż był pierwszy, a ze względu bardziej na to, iż jako jedyny nie musiał żywić się, by przeżyć. Cała reszta natomiast musiała. Było jeszcze wielu, wielu innych tuż przed nim i zdaje się, iż oni będą znacznie zacieklejsi, by przeżyć i sprawić nas ich obiadkiem. I co do gości, którzy przybyli przed Hagim, mam pewną teorię. Z pewnością będzie to trochę oklepane i być może już wcześniej o tym słyszeliście. Niemniej w pewnych miejscach gra pokazuje nam inne maskotki Playtime Co., takie jak Candy Cat, Boogiebot, Bron, Catby czy różowa wersja Hagiego, którą określimy tutaj Panią Hagi. I z racji sentymentu do Five Nights at Candy's najbardziej interesuje mnie Candy Cat, natomiast Bron także wygląda ciekawie, bo to dinozaur. Boogiebot wygląda chyba najmniej interesująco, a Catby i Pani Hagi tak średnio, natomiast Pani Hagi jestem dość ciekawy. I w tym momencie chciałbym przynajmniej na moment skończyć mówienie dokładnie tego, co wspomniałem w swoim materiale Modpad, a chciałbym w tej chwili rzucić okiem na samą postać Poppy i sprawdzić, czy ona także nie jest prawdziwym, żyjącym organizmem. Spoiler, jest. A dlaczego? Przejdźmy do kaset VHS. Jak przetrzymać swoją Poppy Playtime? Krok pierwszy, nałóż makijaż na jej twarz. Krok drugi, wypoleruj jej budki. Krok piąty, wyszczotkuj jej włoski. Krok szósty, ciaty wercyzy wypisała. Oś, czy to krew, czy Poppy to prawdziwy żyjący? Tak, Poppy również jest organiczna. A ponadto, tak, znowu inspiruje się Modpadem, gra na tacy podaje nam osobę, która niejako jest Poppy zamknięta. Albo przeniosła swoje organy do jej ciała. Ale o tym za moment. Poppy reklamowana jest jako wysoce inteligentna zabawka, z którą dziecko może porozmawiać. Lalka za każdym razem mądrze odpowie na pytanie, ale czekaj, Byniu, jeżeli laleczka została wyprodukowana w latach 60., to chyba wówczas takie technologie nie istniały. Przecież to na pewno nie jest AI, a lalka żyje. I ponownie wracamy do filmu Modpada. Przepraszam. Bowiem najcięższym do zdobycia sekretem w grze jest różowa kaseta VHS. Możesz zdobyć ją tuż przed ostatecznym pościgiem w grze. Jeżeli uda ci się to zrobić i na dobre odpalić tę kasetę, to wówczas otrzymasz całkiem ciekawą historię związaną z niejaką Stellą Graber. Czyli w skrócie z kobietą o kompletnej obsesji na punkcie wiecznego życia, a także chęci stania się zabawką dla dzieci, by móc je uszczęśliwiać tak, jak zabawki za dzieciaka uszczęśliwiały ją. Creepy. I to prowadzi nas do bardzo prostego wniosku. Skoro stwory tworzone przez Playtime Co. są w rzeczywistości prawdziwymi, krwawiącymi organizmami, o układzie pokarmowym i prawdopodobnie całą resztą, jeżeli zestawimy ten fakt z postacią Stelli, to chyba wszyscy razem zgodzimy się, iż właśnie ta kobieta z pewnością byłaby pierwsza w kolejce, by stać się królikiem doświadczalnym w takim eksperymencie. Patrząc dodatkowo na to, iż aktor głosowy wcielający się w Stellę oraz w Poppy to ta sama osoba, to z pewnością bardzo łatwo dojdziemy do faktu, iż części ciała Stelli zostały przeniesione do laleczki Poppy. Jej układ pokarmowy, mózg, najpewniej serce, a Modpad stwierdził także, iż jej oczy, patrząc na oczy samej lalki. Co do tego, cóż, ja nie podzielam takiego zdania, chociaż patrząc na to, z jak bardzo posraną grą mamy do czynienia, to wiecie co, napiszcie w komentarzach. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling.
being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. I takim oto akcentem myślę, że możemy brnąć ku podsumowaniu, które będzie znowu dość mocno oparte na teorii MatPata. Nie wiem, przepraszam, sam się tego nauczyłem oglądając setki filmów o FNAF-ie na polskim YouTubie, które były zbudowane na MatPacie właśnie. Niemniej naprawdę, po obejrzeniu jego filmu, by co nieco bardziej zrozumieć całość, stwierdzam, iż chyba nic lepszego nie mógłbym wymyślić. Zatem przejdźmy do podsumowującej ten temat teorii. Playtime Co., olbrzymi koncern produkujący zabawki, w latach 60. wynajduje laleczkę Poppy, która staje się ogromnym sukcesem. Była to żyjąca lalka, bowiem od środka wypełniona była prawdziwymi ludzkimi narządami. Takimi jak układ pokarmowy, mózg, najprawdopodobniej serce czy oczy, pochodzącymi od pewnej innej kobiety. Lalka okazała się być olbrzymim sukcesem, a przez najbliższe dwie dekady Playtime starało się jakkolwiek powtórzyć ten sukces, tworząc inne tego typu eksperymenty. Do roku 1984, kiedy powstał Huggy Wuggy. Lalka sprzedaje się jak świeże bułeczki, pomimo swojej mrocznej wewnętrznej strony. Niemniej, co sprawiło taki stan rzeczy? Dlaczego stał się potworem? Dlaczego Huggy Wuggy był inny od Poppy? MatPat w swoim filmie wspomina, iż według niego Playtime po latach odtworzenia lalki Poppy powoli poczynało upadać, więc z czasem spróbowało powtórzyć sukces tworzenia lalki. Tylko że tym razem zapomniano o jednym ważnym elemencie, który sprawił, iż tamtejszy eksperyment się powiódł. Jednej małej, szczęśliwej cząstce człowieczeństwa, którą miała Poppy. Nie miały jej natomiast kolejny eksperyment, co sprawiło, iż stały się potworami. Zabrakło tam pierwiastka ludzkiego, który sprawiał, iż były prawdziwymi zabawkami dla dzieci, przyjaznymi, a stały się krwiożerczymi monstrami. Tak mniej więcej wygląda moja interpretacja przedstawionych tutaj wydarzeń z teorią MatPata z tyłu głowy. Żeby zrozumieć ją w pełni, obejrzyjcie jego film, link znajduje się w opisie tego materiału. Póki co to chyba tyle miałbym do powiedzenia w kwestii tejże gry. Oczywiście wiele kwestii nadal się tutaj gryzie, przede wszystkim ja zadaję sobie takie jedno pytanie, iż skoro Poppy została stworzona te wiele lat temu tylko i wyłącznie dzięki częściom ciała Stelli, to czy zostały one przekopiowane i wdrożone do innych lalek, czy lalka była tylko jedna? Z pewnością było to pierwsze, jednak jakim cudem elementy ciała Stelli znalazły się w innych lalkach? Nie mam zielonego pojęcia. To debata nie na dzisiaj. Ponadto nie bardzo rozumiem informacje, które są zawarte w dev screenach gry. Informacje typu jeszcze zbyt wcześnie by umierać. Potrzebujecie żywego. MatPat w swoim filmie stwierdził, iż mówi do nas sama Poppy. I być może faktycznie jest w tym sporo racji, niemniej moim zdaniem nie możemy tego potwierdzić aż do czasu wyjścia chapteru numer 2, który niedawno otrzymał swój trailer. Wygląda on naprawdę ciekawie i może zapowiadać coś naprawdę interesującego i chyba najbardziej ciekawi mnie tutaj kilka ostatnich sekund tego trailera, mianowicie te kilka słów. Mama nie lubi gości. Ciekawe, o kogo może chodzić. Raczej nie chodzi tu o Poppy, ponieważ właśnie jej głos tutaj słyszymy i zapewne sama zwraca się w kontekście jakiejś osoby trzeciej mówiąc mama. Niemniej, kim ta mama jest? Tego dowiemy się zapewne dopiero w rozdziale drugim. Wy koniecznie napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie, jak podoba wam się sama gra oraz jak podobał się wam ten film. Dla mnie jest to naprawdę bardzo odświeżające, by wreszcie po latach zobaczyć kolejną fajną grę indie, kolejny fajny horror, na temat którego jesteśmy w stanie spekulować tutaj na YouTubie w obrębie tych wszystkich fanów
tego typu gier. No nie wiem, mi się podoba, wy dajcie znać w komentarzach, czy również podzielacie moje zdanie, a tymczasem, moi drodzy, to już byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Ja bardzo dziękuję za jego oglądanie, strzel kciuka w górę pod filmem, jeżeli ci się spodobał, ponieważ to wzmocni jego zasięg, film dotrze do większej liczby osób, a my wszyscy będziemy zadowoleni. Ponadto zostaw koniecznie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ nie tylko dobijemy do 100 tysięcy widzów, a także dobijemy do 90 tysięcy widzów, a jesteśmy bardzo blisko, bo brakuje mniej niż 3 tysięcy. A ponadto musimy koniecznie naprawić tę statystykę. Zrobimy to? Zrobimy. Strzel kciuka w górę pod filmem i zasubskrybuj kanał, jak jesteś tutaj nowy. Obejrzyj poprzednie filmy, wyczekuj również tych następnych, a także wbijaj na mojego Instagrama, Discorda, Twittera i drugi kanał, na którym filmy pojawią się kiedyś, ale na pewno się pojawią. Tymczasem ja kłaniam się nisko, to już byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdym opuszczonym miejscu z zabawkami znajduje się coś złego. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się, miłego dnia wam wszystkim, cześć!